lewica stała się salonowa. Nie ma tego ognia w Zandbergu, który był, kiedy występował w tej słynnej debacie telewizyjnej, prawda, gdzie cała Polska go zauważyła. I w jego kolegach i koleżankach także tego ognia nie ma. Lewica stała się narracyjnie, nie mówię, że politycznie, narracyjnie, lewym skrzydłem Koalicji Obywatelskiej. I słuchaj, tak chyba jest... słuchaj, perwersyjnie zmuszasz mnie do tego, żeby bronić lewicy. Ale to jest moim zdaniem bardzo duży problem, bo to jest pokłosie wezwania do tej jedności, prawda? Tego marzenia o demokratycznym froncie jedności narodu i my tu nie będziemy ze sobą polemizowali, my nie będziemy się nawzajem krytykowali i tak dalej.